Cześć, siemaneczko! Ja jestem Squido, to jest 114 dzień naszej wspaniałej serii dziennika z Minecraft. Dzisiaj, jak widzicie, troszkę nietypowy odcinek, troszkę taki miał być fajny, ale powiem wam, co się z nim stało. Powiem wam, dlaczego ten odcinek nie jest tak fajny, jak był, kiedy go nagrywałem. Dlatego, że zniknął mi z dysku, dlatego, że dobra, pomyliłem się i usunąłem pliki i nie usunąłem także do kosza ani nic takiego, tylko usunąłem przez program, który się nazywa Mirrorless Action, ponieważ twórcy tego programu wymyślili, że ten program będzie usuwał pliki i on usuwa pliki w taki sposób, że nie ma po nich żadnych śladów na dysku. Ja próbowałem różnymi trikami te pliki odzyskać i co? No i się nam niestety nie udało. Więc taki problem ogromny, dlatego też jestem troszkę też rzucąco zły, ponieważ to naprawdę był wspaniały odcinek, a teraz what the fuck? Aha. Co się z tym stało? Co się tutaj stało? Nie mam zielonego pojęcia, co się z tym stało. Kiedy to robiłem, to działało normalnie. Dobra. Ale nie to dzisiaj jest ważne, ponieważ jak widzieliście, przejdziemy do odcinka, który dzisiaj był nagrany i który nagram jeszcze raz w takim razie. Który mam nadzieję, że będzie już w połowie taki dobry, jak dobry był tamten odcinek, ponieważ byłem z niego naprawdę, naprawdę dumny. Tak więc lecimy pamięciowo. Będę pamięciowo mówił to, co mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że to wypali. Tak więc przejdźmy na początek do waypointów. Tutaj były diaksy, pamiętam, że tutaj była wielka kolumna, która sygnalizowała, że w tym oto miejscu są diaksy. Ponieważ jak pamiętacie, kurczę, teraz nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, na ostatnim streamie z Minecrafta byłem właśnie na wielkiej wyprawie w tamtym oto wielkim kanionie, gdzie kiedyś właśnie byliśmy, ale go nie zdążyliśmy zeksplorować. To wróciłem tam i mniej więcej po godzince się udało stamtąd wyjść w tym wielkim kanionie. Ale po streamie poszedłem sobie jeszcze do mojej pięknej kopalni, w której to szukałem diaksów. No i diaksy znalazłem bardzo, bardzo daleko, odkryłem inne oto jaskinie. No i przeszedłem się, no, nawet sporo kratek, bo to jednak jest dosyć daleko. Myślę, że jakieś 200 kratek od mojego spawna, więc to jest bardzo daleko. No i po tym, jak udało mi się tam zajść i to spędziłem kolejne pół godziny, żeby stamtąd wyjść. No i właściwie godzina mi gdzieś zniknęła w sumie. Ale dobra. To było na streamie, a to było po streamie. Znaleźliśmy sobie diaksiki i było całkiem fajnie. Pójdziemy je też kiedyś wydobyć, ponieważ nie miałem wtedy Zbyszka, kiedy je spotkałem. Ostatnio sporo robi streamów. Jak widzicie, rozwinąłem też nowy kanał na Twitchu. Stary tak porzuciłem na zatracenie, mam nowy kanał. Tam streamuję głównie LOLa teraz tylko LOLa. Chciałbym właśnie jakąś publikę zdobyć taką jak na Minecrafcie, ponieważ z tej publiki, którą mam na Minecrafcie, jestem naprawdę z was dumny i zadowolony. Nigdy się nie spodziewałem, że aż tak wielu będę miał widzów. A jednak mam aż tak wielu widzów i za to wam wielkie dzięki, że mam aż tak wielu widzów. Tutaj mamy te oto żółte kwiaty. Czy one mają jakąś nazwę? Jestem ciekawy, gdzie one są. A mlecze to są, aha! Nie pamiętam, że kiedyś to był po prostu żółty kwiat, albo kwiat, coś takiego. A te czerwone, no to teraz są maki, to były róże. A teraz mamy mlecze i maki. Widzicie? Mlecze i maki. Więc całkiem ciekawie.
się to prezentuje. Idziemy sobie do tego kwiatowego biomu. On był piękny, on był tak bardzo piękny. Niestety nagranie poszło się rąbać. Nie udało mi się go odzyskać, nie udało mi się żadnych śladów po nim znaleźć, więc tak naprawdę nie ma po nim żadnych śladów, czyli nie istniało nigdy. Tak to jest. I chyba już wchodzimy do tego pięknego biomu, w którym to widzimy houstonio błękitne, czosnek, czosnek widzimy. Tulipany różnych kolorów. Co więcej tutaj są też i maki, całe pole maków. Naprawdę jest tego wiele. Tam zbyt dużo nie widać, ponieważ większość już zebrałem. Zostały tylko te kwiaty, których miałem dużą ilość, naprawdę ogromną. Tak więc przede wszystkim to, co bym chciał jeszcze, abyście zobaczyli, to jest bez, który wygląda w taki sposób. Mamy też piwonie. Ja powiedziałem na to, jak nagrywałem odcinek, powiedziałem, że to jest peonia. Tak więc zrobiłem tutaj błąd. Pomyliłem się w tej nazwie kwiatów, ale dobra, też się mi zdarza, taki błąd językowy mały. No i oczywiście mam tutaj krzak róży, piękne, czerwone róże, widzicie? No, ta minecraftowa pikseloza jakoś tak nie zaskakuje, ale lepsze to niż nic. Tak więc co robiłem przez ostatni odcinek? Zbierałem i jeszcze raz zbierałem kwiaty. Różnego rodzaju tulipany, jak widzicie, biały tulipan, pomarańczowy tulipan, czerwony tulipan. Czerwonych tulipanów jest najwięcej. Później mieliśmy maki, mlecze, a jeszcze nie widzieliście margaretek. Margaretki, pamiętam, jak byliśmy w tej wiosce, co ją naprawiałem, to tam właśnie było sporo tych margaretek. Margaretki to są śliczne kwiaty. A propos tej wioski, to na pewno chciałbym jeszcze się tam wybrać. Chciałbym właśnie się tam wybrać, tak ją ponaprawiać hardkorowo, żeby ona była świetna. No bo co zrobiłem przez 20 minut? No prawie nic. Prawie nic mi z tego nie wyszło. Ja bym na pewno zrobił serię, nie wiem, 10 odcinków, jak tą wioskę naprawiam, ulepszam ją do takiej zajebistości, że chciałbym tam dosłownie mieszkać. To by było naprawdę świetne. Mamy też różowe tulipany. O, ciekawe naprawdę. I więcej jest jeszcze pomarańczowych, więc tych tulipanów mamy naprawdę spoko. Mogę nawet zrobić streama 3 godzinki na przykład, jak ciągle tą wioskę ulepszam do takiego stanu, że byłaby to druga po mojej wielkiej tutaj kolonii atrakcji na tym świecie. Ponieważ mam taką wizję, ale też mało czasu. Ale naprawdę chciałbym to zrealizować, żeby ta wioska była naprawdę mega świetna. Ponieważ chciałbym tak zrobić. Lubię to. Aby ta wioska była naprawdę piękna, świetna i epicka. Najbardziej jak tylko może być. Sporo maku tutaj widzę. Może trochę zbiorę. A propos maku. Pomyślcie, co ma wspólnego jabłko z makiem. Dam wam 10 sekund, abyście się dokładnie zastanowili, co ma wspólnego jabłko z makiem. No okej. Oba to są rośliny. I jabłko jest rośliną, no i mak jest rośliną, ale w sumie też patrząc na to z takiej drugiej strony, no to mak, a właściwie iMac, to jest system operacyjny Apple'a, czyli jabłka. Okej? Rozumiecie? Takie to suche, ale dobra. Chciałem opowiedzieć anegdotkę. Anegdotkę jak w familiadzie. Tylko trochę bardziej na poziomie. Wiadomo, że na poziomie. Sporo tulipanów jak zwykle. Różowe, białe. Różne wszystkie kolory. Tak naprawdę nie wiem. Może żółtych brakuje. Są takie żółte tulipany? Chyba są, ale dobra, nie jestem pewny.
Więc nie, nie będę mówił. Ho, u Stoni też jest sporo. Kurczę, mam ich co, 20? 20, ich tu rośnie więcej, więc można pozbierać. Na pewno tulipanów mam już zdecydowanie za dużo. Nie wiem, czy jest sens je zbierać, ale ich tu rośnie od groma, dosłownie. I mamy też czosnek. Czosnek jest świetny, ponieważ pomoże mi na katar. Rozumiecie to? Czosnek, ten oto czosnek pomoże mi na katar. Więc naprawdę będzie okej. Jeśli taki czosnek pomoże mi na katar, to ja jestem happy i się w ogóle cieszę, że takie coś będzie miało miejsce. A propos Houstoni, to sobie tutaj troszkę ich mamy. Czosnek jest antybiotykiem, z tego co mi wiadomo. Ale jest to słaby antybiotyk w porównaniu do tego, co oferują koncerny farmaceutyczne. Dlatego też jego skuteczność często nie jest zbyt wielka. Ale zawsze to jest jakiś domowy sposób, wiadomo. Widzę ogromne pola tulipanów, ale tulipanów zobaczcie ile już mamy. Widzicie? To są tulipany, a Houstonii mamy dużo, jednak dużo. Nie ogarniam. Naprawdę mamy mało peonii, krzaków róży i bzów i tyle. Tego tylko jest mało, tak to reszty jest dużo. Więc jakbym gdzieś te trzy zauważył, to będę zbierał, a tak naprawdę już nie będę tego zbierał, ponieważ mamy tego bardzo, bardzo ogromną ilość i nie ma tak naprawdę sensu tego zbierać. Żadnego. Mamy też liście, nawet można zbierać, widzicie? Tak naprawdę są trzy rzeczy, które musimy zebrać do ogrodu. Jedną z tych rzeczy są kwiaty, które zbieramy teraz. Myślę, że już zebraliśmy nawet kwiaty. Drugą rzeczą jest oczywiście trawa. I to trawa w różnych postaciach, nie tylko takiej tutaj trawy jak mamy, ale też trawa w postaci takich paprotek i takie tam, wiecie o co chodzi. Są takie chyba paprotki w Minecrafcie, są, prawda? No więc takie coś trzeba zebrać, bo to naprawdę może być fajne. I akurat znaleźliśmy tutaj piwonie. Piwonia tutaj jest. Nie wiem, czy piwonia to od piwa, czy coś, taka nazwa. Ale dobra. Chcę wejść na tą górę, się stamtąd rozejrzeć, jak daleko się ten biom kwiatowy tutaj nam jeszcze rozchodzi. Mogłem go w sumie nie niszczyć, bo to by była fajna atrakcja, gdybym tutaj kiedyś kolejkę robił, ponieważ tą stronę właśnie robiłbym kolejkę, ale no, z drugiej strony, gdzie ja bym właśnie wtedy znalazł kwiaty na zrobienie ogrodu, skoro to był jedyny biom kwiatowy, jaki znałem. Patrzcie, tam mamy róże. Nie dokończymy swojej myśli o tym, co musimy zebrać. Tak więc jedną rzeczą są kwiaty. Drugą rzeczą są trawy, paprocie i tak dalej. A trzecią rzeczą są oczywiście te krzaki na pustyni. To też musimy zebrać, jeśli da zebrać tą oto epickimi nożycami. Dobra, nożyce i spoko. Ach, tutaj jest troszeczkę tak kwiatów, róży mamy. Akurat róże się przydadzą, bo mam ich malutko. Patrzcie, co za kwiat. Nieważne, czy uderzysz w górę, czy w dół, i tak on zostanie cały zniszczony, więc no, dwie kratki robią swoje. Dwie kratki jako jedna całość. Ciekawe dosyć. Tak, czosnek zbieramy, żeby tylko nie było kataru i nie było lipy z odcinkami, ponieważ trzeba być zdrowym, aby nagrywać epickie odcinki i mam nadzieję, że ten właśnie taki jest. Chodźmy jeszcze raz na górę. Tutaj w takim razie... O, spadłem. Tak, wszedłem na górę, tylko że to im troszkę zajmie jeszcze. Dobrze. Chyba już nam się nawet udało tutaj wejść na górę. Ciekawe, czy tutaj coś jest dalej.
Tak, to jest to miejsce, to jest właśnie to miejsce, które myślałem, że mogłoby być moją bazą. Zobaczcie, zobaczcie, jakie tu jest piękna woda. Głęboka, piękna woda. Idealnie na bazę podwodną. I dokładnie tak, idealne to jest miejsce na podwodną bazę. Tutaj mamy też krzaki róży, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je ze sobą zabrać. Co się będą tutaj marnowały? Krzaki róży ze sobą wezmę. Nic innego mi do szczęścia nie jest potrzebne, ponieważ wszystkie inne kwiaty są tam wcześniej. Tylko róże, tak musiałem daleko po nie iść. I teraz czeka nas wyprawa na górę. Dobra, wejdziemy sobie po wodzie, co by było ciekawie. I teraz uwaga, skillet. Nice, udało mi się wejść. Pamiętacie tą oto dziurę? Tutaj koń Rafał czekał na mnie, kiedy to nie miałem lasa i musiałem go gdzieś zostawić, żeby nie uciekł. Właśnie dlatego muszę zrobić to lasso, aby mi koniki nie uciekały, albo osiołek, kiedy będę szedł z nimi na wyprawę. To jest przecież ważne, że jak idę na wyprawę, żeby mi nie uciekały. Widzicie to miejsce? I mówiłem, że idealne na podwodną bazę. Po prostu idealne. Nie ma nigdzie lepszego miejsca na podwodną bazę. To jest najlepsze miejsce. O, w maksymalnym oddaleniu. Jest epickie. To nie są bagna. Gdzie ja miałem bagna? Bagna na świecie, w moim świecie. Gdzie były? Pamiętam, że gdzieś były, ponieważ gdzieś płynąłem łódką. W jednym odcinku właśnie płynąłem łódką i musiałem omijać lilie wodne, żeby tej łódki nie rozwić. Kiedy to było? Gdzie to było? To było wtedy, kiedy pierwszy raz szedłem po koniki. Pamiętacie? Co tak daleko mieliśmy je. Nie te z pustyni, tylko te z drugiej ogólnie strony. Pamiętacie na pewno, bo to były dwie odcinki 6-9 i 7-0. Zapamiętałem numery, no bo 6-9 taka liczba akurat. Spoko. No i mamy piękną tutaj wyspę. Piękną, dosłownie piękną. Niezniszczoną przeze mnie. Prawie niezniszczoną, ponieważ sporo tutaj kwiatów stąd zebrałem jednak. Ale i tak nadal jest piękna. Cały ten biom nadal jest piękny. Pomimo tego, że zebrałem setki kwiatów, to ten biom nadal jest tak piękny, jak był wcześniej. Ach, cudownie, 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 jeszcze raz cudownie. Mam 27 krzaków róży. Jest dobrze. Jest cudownie po prostu. Pamiętacie w tym miejscu co rosło? W tym miejscu pierwszy raz znalazłem trzcinę. Naprawdę musicie to pamiętać, jak pierwszy raz udało mi się znaleźć trzcinę. Chyba już będziemy powoli iść do okolic domu, ponieważ tam może być ciekawie. A pamiętacie to miejsce? Tutaj pierwszy raz wydobywaliśmy piasek, kiedy to nigdzie nie było pustyni. Nie miałem pojęcia, co jest tam 600 kratek stąd. To tutaj wydobywaliśmy piasek, tu właśnie, w tym miejscu. A co ciekawe, tutaj mamy trzcinę cukrową. I dlatego też nie musiałem iść aż tam daleko, mogłem sobie zabrać tą. Pch, daleko. Squido, daleko, przecież to jest tak blisko, daleko to jest pustynia ta nasza oddalona. A ten kanion pamiętacie? Byliśmy tutaj na streamie pierwszy raz. A potem byliśmy tutaj na odcinkach. Więc na pewno to musicie pamiętać. Nawet jeśli nie oglądacie moich streamów, to na pewno oglądacie odcinki i byliśmy tam na tej wielkiej 5-odcinkowej wyprawie, tak gdzieś około 50 odcinka. Dobra, zbliżamy się powoli do końca naszej wędrówki. Co ja tutaj będę dalej robił? Tu jest zejście do kanionu, do kopalni tak właściwie. Pierwszy raz w tej kopalni znalazłem się dzięki tej oto bazie. Później jakimś cudem znalazłem się tam znowu i ogólnie to teraz nie ogarniam za bardzo, ale dobra. Nie ogarniam tego. Jak to bardzo jest epickie. No cóż, ten odcinek nie był może aż tak bardzo epicki jak ten, który nagrałem wcześniej, ale na pewno był dobry. Ja jestem z tego dumny.
ponieważ udało nam się dzisiaj wiele ciekawych rzeczy zrobić i wiele dzisiaj właśnie przeżyć. Ja to miejsce pamiętam, ja to miejsce tak bardzo dobrze pamiętam. Tutaj mnie owieczki doprowadzały do furii, kiedy nie chciały iść za zbożem. Ja to pamiętam. Po prostu taka furia, po prostu 10 minut w tym samym miejscu, bo owce nie chcą iść za zbożem. Dobra. Tym razem pomodlę się w kościele, aby nic dzisiaj już nie zepsuło i aby ten odcinek w końcu wylądował na YouTubie. Akurat mamy dzisiaj niedzielę. Dobrze, więc dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapy w górę oraz wyświetlenia tego filmu. Dziękuję za to, że jesteście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ponieważ naprawdę, naprawdę będzie warto. Wyobraźcie sobie tylko, jak epicko i jak fajnie będzie ten ogród wyglądał. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ale to będzie naprawdę magiczne. Dzięki za oglądanie. Na razie. Pa i cześć.